Dzisiaj zajebisty odcinek. Tak? Wiesz jaki? Siedzimy w saunie, w ciuchach? Nie. A co? Golimy ci brodę. Tak? Dobrze, bo mi się nie chciało golić, to może za mnie. Nie, nie ogolę ci. W ogóle masz takie usteczka, jakbyś coś robił z latalką. A co mam? No nie wiem, barsz piłem. To mam czerwone czy... Sam się przyznałeś. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku siedzimy z Wioleczką w pokoju, zamknięci. I ten, kto ostatnio wyjdzie, wygrywa kaskę. Dobra, weź Jaszczu. Weź. Słyszysz? Sprzątasz? Bo dzisiaj zajebisty odcinek. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku będziemy siedzieć w tym pokoju, zamknięci z Wiolką. I ten, kto wyjdzie ostatni z tego pokoju, wygrywa 1500 zł. W każdym razie, Wiolka będzie miała możliwość zniszczenia nam tego dnia tak, jak będzie chciała go zniszczyć. W sensie, będzie utrudniać nam na pewno, będzie drzeć mordę, będzie robić wszystkie rzeczy, które robi Wiolka, tylko razy 10. A czemu nam nie dać kamerę? Jak to nie jest odcinek o mnie, tylko że Wiolka siedzi? Nie wiem. Bo nie miałem pomysłu na kogo dać, bo jesteśmy tutaj w trójkę na razie. Dobra, także czekamy na wszystkich i zaczynamy ten odcinek. Wiolka jeszcze nie wie, że będzie coś takiego robić, ale zaraz się dowie. Także zapraszam Państwa do oglądania. Wiolka, Jezu Chryste, wiesz na czym polega dzisiejszy film? Nie wiesz. Czy ona już was denerwuje? Zawsze i wszędzie. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego wszyscy są pokoju. Dlaczego wszyscy? Nie, nie możemy wyjść. Nie możemy? Znaczy, wiesz co, ja z chęcią w sumie mógłbym wyjść, tylko jakbyś się zachowywała normalnie, nie darła ryja. No jeżeli wyjdziecie, no to nie będę darła mordy. Dobra, ale mogę wytłumaczyć, ten film, czy nie mogę tego? Nie. Jak on jest irytujący, jest nie wie o co chodzi, a już dobrze, już wiesz. No bo wszyscy jesteśmy w pokoju, nie rozumiem nic, czy sobie do drudziarza, do Adama w pokoju jest miejsce spotkań, no proszę bardzo. Ale może do twojego, jak jesteś taki. Dobrze, ale... Adam, przystaniesz? Dobra, wy wszyscy mnie dzisiaj denerwujecie. No, właśnie, wszyscy mnie denerwujecie dzisiaj. Po co to robisz? Właśnie, no, akurat, że ja cały czas, tak? Dobrze, mogę wytłumaczyć zasady tego konkursu? Nie chcesz wyjść? No nie, słuchaj, ja, wiesz gdzie możesz... Ale ona mnie denerwuje, nie? Wiesz, tak, piszczy w mózgu, aż ci wykręca mnie od środka. Słuchaj, chcesz sobie wytłumaczyć film, to wyjdź za drzwi. Twoje zasady możesz sobie wytłumaczyć. Możesz powiedzieć, skąd na czym polega ten film? Zamknij pies! Nie dzieje się tak! Nie dzieje się tak, jak taka na... Ja już mam dosyć! Nie, nie możesz właśnie, nie możesz właśnie wyjść. Wychodzimy, wychodzimy. Nie, nie możecie. Nie możesz wyjść. Na tym polega ten film. Od tego momentu, Wiolka, będziesz mogła robić wszystko. Mogę dzieć mordę, tak? Tak, dostaniesz za to 500 zł. Wychodzimy! Spokojnie. Spokojnie, nie zbliżaj się. Spokojnie. Osoba, która ostatnia wyjdzie z tego pokoju, no, wygrywa 1500 zł. Aha, a ja dostanę 500 zł, jak wszystkich wygonię, tak? A ja dostanę, to jest normalne, nie będzie słychać. Ty będziesz miała... 500 zł. Ty będziesz miała przyjemność, jeżeli otworzysz drzwi i wyjdziesz, przegrywasz. Co? To był twój pomysł, ty się sam denerwujesz i masz do niej problem, że ona tak robi, a sam to tak, pomyśliłeś bo... i jeszcze dajesz za to pieniądze nam, bo co, a teraz mówisz, że jesteś poszkodowany i nie możesz jej słuchać, a sam ją prowokujesz, bo ona sama już to robi, ona już zobacz. No ja już chodzę, no bo ja chciałam odpocząć, ciszy. No teraz też to powiedz mu coś. Nie chcesz takiego filmu, to mu powiedz, ty masz temu debilowi coś. To w końcu kto to chce, to ona no chce. No on, ja tu przychodzę i się nagle o tym dowiaduję, wszyscy u mnie są w pokoju. I 1500 zł do wygrania. 1500 zł do wygrania, ty kto stanie stąd wyjdzie. Aha, ale ja nie gram za 500 zł. Dobrze, 1000 zł. Co? 1000 zł. Chyba, że jest opcja, że ona od każdego, kto odpadnie, dostanie 500 zł. No. Czyli Hubert, kto odpadnie, dostaje 500, później za mnie. Dobrze, 500. Robimy tak. Za pierwszą osobę dostajesz 100, za następną osobę dostajesz 300, za następną osobę dostajesz 500, za następną osobę dostajesz 1000. Teraz pasuje? Pasuje? To i tak jest najwyższa oferta, jaką mogę zaoferować. Ale Wiolka, dostajesz 2400 zł, jeżeli wygonisz wszystkich. My za różne rzeczy dostawaliśmy większą jednak. Dobrze, dostajesz 3000, jeżeli wygonisz wszystkich. Ale uważasz, że darcie mordy Wiolki jednak to jest wyższa stawka, bo jednak to jest, ja się tutaj poświęcam swoje... Dobrze, 2000 zł. 2500. Ale czy już zaczęliśmy? Możemy zacząć. Tak? Tak. Jednego balona też namyślę. To przebij. Boże, jaki ty nawet tego nie umie zrobić! Dobra, włącz start. Wiolka, możesz robić wszystko, żeby wygonić nas z tego pokoju. Nie możecie otwierać drzwi, żeby przejść do następnego pomieszczenia. Gdzie jest Jaszczur? Słuchaj, Dreka! Gdzie jest Jaszczur? Masz stąd wyjść! Czemu pierwszy ja? Czemu pierwszy ja? Dreka! Czemu pierwszy ja? Musisz stąd wyjść! Czy wy myślicie, że z moim donośnym głosem tu wytrzymacie? Ja chciałeś! Chciałeś!
To proszę bardzo! Ej, co, nikogo się nie pozbyłaś? Nie. Ale mi... bolą ci uszy? Minie, wiolka. Ja wielka nie palę. Wiolka, minie. Nie, serio, ci coś zaraz zrobię, nie? Nie możesz jej dotykać. Nie możesz się dotykać. Jak nie możesz? Ale ty też nie możesz nic... A ja nie dotykam. Przepraszam bardzo, ja się na to nie zgadzam. Tutaj naruszasz moje zdrowie i to podchodzimy od paragrafy, dziewczyno. A gdzie jest jaszczur? Zobacz, że się to skończy. On cwany jest. Nie, tutaj. Myślisz, że on się nie znajdzie? Nie! Dobra, nie, przepraszam was. A słyszałam, że ma nic. Wiesz, nie. Co? Ja nie. Nie, no jesteś nienormalna, ona jest ubrana, grubo. Wiolka, jest naprawdę zimno, jest minus 15 na zewnątrz. No to widzisz, będzie jeszcze, że ci wyjdziecie. Ja ona sobie robi tylko zimno. Ale to zaświetrzy. Już może było zimno, niż żeby... Ja też nie wolę. No ale ona sobie robi zimno. Nie, nie, nie. A rzucić winą czymś mogę? Co, rzucić? Nie możesz. Ja jestem załamany. Ale co, czujesz satysfakcję, tak? Ona, proszę. Ja? Czujesz satysfakcję, tak? Tak. Ale śmierć. A mogę jeszcze szafę, czy nie? Nie, nie możesz. Chyba, że szafa jest w tym pokoju. No, a nie jest? No tak, no to nie jest już ten pokój. Aha. No i jak drodziarz masz zamiar wytrzymać? Nie ma. Aha, ona odpala od kolejnego, tak? Jezu, co? Odej. Dobra, nie możesz jej dotykać. No jak nie mogę? No weź. Pani przede mną i będziesz przede mną, nie drodzy. I zagryzkami. Ale śmierć, bo już mi się w głowie kręci. Bardzo się kręci od tego. Ale myślisz, że cię nie widać? Zaraz cię ugapię, zrobię na czole. To jest chore. Nie róbcie tego w domu. Nie bawcie się. Patrz, on wychodzi specjalny. Jak Pac-Man taki. Tak nie wolno robić, ale przynajmniej mam słuchawki na uszach. Tak, trzecią fajkę. Nie. Yeah. 3 minuty. Ej, no nie, mi się już pani kręci, śmierć w tym pokoju, w ogóle wlać. Dobra, to zaczyna być już nieprzyjemne, nie? Mogę jakąś kontrę i ten coś rzucić? Nie możesz, właśnie nie, na tym to polega, że nie możemy jej dotknąć. Dobra, co? Wychodzicie? A nie, tam dziura jest, kurde, myślałem, że tu jest całe plecy z tym. Widzę, no jak ja mam wyjść stąd? Palę jej włosy zaraz, nie? Nie możesz, stary. Dobra, po co ona poszła do tej toalety? Nie wiem, ale otworzyła te drzwi i jest zimno strasznie. Jest bardzo zimno. Co ty robisz? Aha, moje oczy! Jan pierd... Co ty robisz? Co tu się dzieje? Ej! A co ty zrobiłaś? Nie wiem, stary, Nie możesz, bo mi oczy. Ej, no nie, no musisz to przemyć, mamy jakąś wodę? Ja stąd zawijam. Ej, nie. Tam masz drzwi. Ale... Tam mam drzwi, ale ja sam nie dojdę do łazienki. Tu. No to musi wyjść. Nie ma takiej opcji. Ja nie widzę. A co ty zrobiłaś, Wiolka? Nie, ktoś na oczy, nie oczy biegą. Co ty zrobiłaś? Tam przodem. A ty jesteś cały czas do przodu. A co zrobiłaś? A co zrobiłaś? Prosto. No jak nic, to być... Idź prosto, co? No to kopiekam. Zaraz to wszyscy będą... Ale nie możesz czegoś takiego robić. Ale nie powiedziałeś tego ale na filmie. Ale jeżeli mu zrobiłaś krzywdę, to nie możesz czegoś takiego zrobić. Dobra. Ja mu nie zrobiłam żadnej krzywdy, ja tylko mu domestos zdarałam. Domestos? No tak, on go chwilę... Adam, zmyj to szybko, to jest domestos! A jakbyś mu zadrapała oko? No to co? No i ale jakbyś zadrapałabyś mu oczy? To szybciej by się skończył odcinek. Ale nie możesz czegoś takiego robić, nie, Wiolka? No ta, ale weź ty mi nie... Nie możesz czegoś... Nie możesz robić krzywdy ludziom. To jest twoja wina? Ale nie... Jak moja wina? Bo ty chciałeś taki odcinek. Ale to nie możesz krzywdy ludziom robić, jak domestosem w twarz. No to następnym razem będziesz wiedział, że nie możesz robić takiego odcinka. Powoli przekraczamy ten poziom takiego progu, na który powinniśmy już dawać. Ja też chcę ci udowodnić, że ze mną nie warto robić takich filmów. I zaczyna się. I Wiola pokazuje swoje prawdziwe oblicze.
Tak, bo nie naprawdę nie lubię, gdy ktoś mi z butami wchodzi do pokoju. I dlatego domy z nosem w oczy, tak? Wie, tak, że mogą tu wyżrzeć oczy i może stracić wzrok. No a co, tego, może to mamy, że ty też polewałaś? Co do szyb? Czy do czego to jest? No nie, jeszcze tym nie, ale ktoś... O, dzięki za nie, powiem. Wielka, zmieniamy zasady, nie możesz robić czegoś takiego. Nie możesz zmienić zasady w czasie filmu, bo ja zmienię zasady i po prostu skończymy ten film. Dobra, spotkamy się w sądzie i zasady BHP zostały naruszone. Nie możesz zrobić krzywdy. Nie możesz zrobić krzywdy ludziom. Nic nie będzie, jak od razu to znowu. Mam to od razu, to nic mi nie będzie, to nic mi nie udowodnisz. To co, gotowi na kolejną rundę? Nie. Na jaką kolejną rundę? Słuchaj, tu dzisiaj mam 60. Nie możesz, stary, nie możesz, to nie jest odblokowany ten pokój na razie. Dopiero jak zostaną 3 osoby, to... Level się zmienia, tak, i... Tak, dopiero odblokowujemy, jak 3 osoby zostaną. A co ty robisz? Siki, psów, wszystko, właśnie brudy. Ej, ona sprząta tym po psie. Ona sprząta tym... Nie, proszę, nie. Weź go, 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 proszę. Nie, o nie. O, ale ma przerąbane, ale masz przerąbane. Nie możesz, jaszczur. O fu, o fu. Nie, o brzydko. Jeszcze ty, na to wszystko. Nie. Dobra, już nie już możesz to tego trzymać. Koniec z tym momentem. Nie! O, jeszcze nawet wezmę, czekaj. Rafi, żyjesz? Wziąłeś to do ust? Uważaj na nią, ona się zbliża. Zaraz będzie obok ciebie. Uważaj, Rafi, ona tam stoi. Musimy uważać na nią. Niebezpieczna to jest. Poczułeś... Ale śmierdzi. Ale to śmierdzi, fu. Śmierdzi. Wyeliminować. A, Rafałku! Ja... Nie! Ja ostatnio powodzem! Nie, ja się bronić od tego po twarzy. Myju, myju! Dalej, fu! Myju, myju! Wynoś się! Jesteś chula jakaś, ja przez tym na jedno oko nie widzę, ty rozumiesz, no? Fajnie! To nie jest fajne! Ja potrzebuję kogoś, żeby ten zakon do lekarza pojechał. Jak piraci! Ej, ale oni po piraci ty! Rafał! Rafał! No nie możesz otwierać mi! Rafał, pojedź do szpitala! Dobrze, Wiolka. Wiolka, stop! Stop! Nie możesz dwa razy tego robić samego. Już wyeliminowałaś. Jeżeli wyeliminowałaś jedną osobę na ten sposób, musisz znaleźć nowy sposób. Ja cię raz znajdę. Zostały ci jeszcze krzyki, bo na krzyki nie wyeliminowałeś nikogo, więc możesz zawsze się odpalić z powrotem. Tak! Mogę znowu się odpalić! Ja po sobie to zrobiłem. Można jakieś uzbrojenie dodatkowo założyć na ten moment, jakiej nie ma? Macie jakieś tutaj dodatkowe, nie wiem, cheaty na tą grę? Bo chciałbym skorzystać akurat z koła ratunkowego. Cztery osoby zostały. Śniegiem mnie zrzuciła. A mi jest zimno, stary, już. A co ty, kurwa, nie powiesz? Mi też jest zimno. Jeszcze jedna osoba odpada i odblokuje mi jeden pokój. Boli mnie głowa od tego wszystkiego, co ona tutaj robi. Ale będzie tam zimno. No później to ty będziesz nam leki przynosić do łóżka i będziesz się nami zajmowała. Aż jak dziwne. To jest żałosne się robi powoli. No robi się żałosne. No i co, taka cisza? Cisza przed burzą. Cisza przed burzą, Wiolkę. A mi się wydaje, że ci się skończyły pomysły, bo jesteś lamuską. A chcesz zrobić, żeby mi się nie skończyły pomysły? Powiesz, że ja jestem mistrzynią wkurzenia ludzi. Tredziasz, jak mi się skończyły się pomysły? Myślę, że nie. Co tam grzberasz? Co ty? O, z kim piszesz? Ania? No może. Daj ten lepo. Ania? Tatka? Znowu Znowu? Ania? Widzimy się w piątek, jak tylko wrócę. Z Warszawy, może jeszcze będę autograficzne. Halo, powiedziałam, że ja idę z mamą na zakupy i chuj przez u zamknięte. Ja sobie robię.
Ale zostaw co? Oddaj Wiolka telefon. Ty, on cię... Kurczę, zostaw, ja to napisałam. Ale ty, a czemu ty mnie bijesz? Ania, jaką Anią? Ale dobra. Ania do ruchania. Daj ten telefon. Ojoj. Masz jakąś Anię? Tak. O, drugi raz. A ty masz to gdzieś, nie? Bo to jest takie normalka chyba dla ciebie, nie? Bo widzę, że się cieszysz. No, może się w końcu go pozbędę. Aha, czy... okej. Okay. Weź może zrób tak, żeby to skończyć szybko i żebyśmy... No to co możesz tam być, jak ci coś się nie podoba? Tak? Zrozumiałeś? Nie. Czy zrozumiałeś? Chora, nie? No on jest... Zrozumiałeś! Ona jest irytująca. Dobrze, Wiolka, uspokój się. Ale nie możesz mi krzywdy robić. A ja nie robię krzywdy. Aha, czyli jak ja nagrywam i po prostu możesz mi robić krzywdę, bo nikt tego nie zobaczy na kamerze, to znaczy, że możesz mi robić krzywdę. Nie, nie możesz mi robić krzywdy. Ale ja nie robię krzywdę. Ała! Nie kop mnie! Nie kopnęłam się. Nie kopnęłam się. Prawda? Ała! No nie kop mnie, ty jesteś normalna? Ale ja cię nie kopię. A dlaczego mnie kopiesz? A udowodnij mi to. No udowodnij mi to. Ła! Ej, Wiolka, uspokój się! Tak ja nic nie robię. Ej, to jest, powinna to być dyskwalifikacja jakaś. A udowodnij mi to. Udowodnij mi to. Udowodnisz mi to? Udowodnisz mi to? Ała! Kurpa! Jesteś normalna? Ale co? To dotkniesz mnie, nie możesz mnie, on nie może mnie dotykać. No nie możesz jej dotykać, ale co? Nie możesz ale mnie kopać. Przesadł, a co, od ciebie może? Ale nie udowodnij, ale nie to, masz, udowodnij mi to. Ale nie masz prawa nikogo tak uderzać, nie masz prawa. No, nie kop mnie. To jest antyludzkie zachowanie. Ła! Jeszcze w dół, nic nie? Ja muszę jakoś wymyślić, żeby to nagrywać. Dobra, ja telefonem będę nagrywać, bo to jest nienormalne, ona jest popieprzona. Jeszcze uważaj, dobra, bo kamera ci spadnie i kamera się rozbije. Mam nagrane telefonem, mam Wiolka. Nikt nie zasługuje na takie zachowanie. Nie zdążyłeś, to przecież widzę. Jak ty w ogóle ludzi traktujesz, co? Ale o co ci chodzi, no to widzicie z tego. Ale nie można, uderzyła cię w twarz. Nie, uderzyła mnie w twarz, pokopała mnie. Stary, tak nie może być. Jak tam? Lubisz być zdradzana? Takie dziwkarskie trochę, nie? No co? Lubisz, jak on liczy inne dziewczyny? Podoba ci się to, iż on wszyscy do góry, wyleguje się, tak? Za nią do ruchania, tak? Sobie teraz pisze, tak? Z mamusią w piątek idzie na zakupy, tak? Nie, mam dość, wychodzę. Z mamusią w piątek na zakupy idzie, no co? No dobra, no to tylko jeszcze wasza dwójka. Nie chcesz tak cieszyć, no to skończmy to jak najszybciej. Ty dajesz pieniądze, więc daj mi wygrać. Ty dajesz pieniądze, daj mi wygrać. A może, że ja nie chcę ci dać pieniędzy moich? No ty jesteś frajer, no. Pokopała mnie. No i co z tego? No to ja mogę wyjść teraz. No to idź. Albo jesteś uczciwy. Co? On nie będzie uczciwy! Albo jesteś uczciwy i dajesz mi wygrać uczciwy. Stary, ja już dostałem buty za darmo. No i co? Już mnie skopała za darmo. Ale to ty to wymyśliłeś. Ła! Przestań mnie kopać! Ty wymyśliłeś i wszyscy cierpimy, no to daj nam chociaż zapłacić za to. No i mam nagrane, Wiolka, jak mnie jak uderzasz. Jak zapłacisz, to ja się podzielę ze wszystkimi. Zapłać mu. Płacisz mu, czy ma być? Zostaw mnie, Wiolka. Płacisz mu, czy ma zostaw mnie. Nie możesz mnie dotykać. Ty nie masz prawa mnie kopać. Ale ja cię nie kopię. Wiolka, ja się z tobą podzielę. A, zostały odblokowane poziomy. Zostały odblokowane poziomy, zapomniałem powiedzieć. Jaki oszust najgorszy? Zostały odblokowane poziomy. Chyba chcecie być. Tu! Wyjdź! Dredziarz! 1000 zł ci dam jak wyjdziesz! 1000 zł dam ci jak wyjdziesz! Dam ci 1000 zł jak wyjdziesz! Wyjdź! 1000 zł ci dam! Wyjdź! Dam ci 1000 zł, Dredziarz, wyjdź! Dobrze, Dredziarz, 1000 zł ci dam. Ale ja już wygrałem, Wiolka. Słucham? Ja już wygrałem. Nie wygrałeś. Jak nie wygrałem? Muszę wszystkich walić spokojnie, jeszcze mam szansę. Aha, czyli ty chcesz, żeby mnie wywali spokojnie, ja sam wyjdę. Aha, bo ja muszę ci zapłacić, jeżeli ja wyjdę. Wyjdź stąd! Wychodź!
tak, ja muszę ci zapłacić, jeżeli ja wyjdę. A jeżeli nie wyjdę, to nie będę musiał ci zapłacić. Nie, powiedziałeś, że każdą osobę wywaloną, ja dostaję pieniądze, tak powiedziałeś. Nie powiedziałeś, że jeżeli wszystkie osoby wyjdą, to mi się... Nie, powiedziałem, że jeżeli wywalisz wszystkie... Nie! Powiedziałeś, że za każdą osobę dostaję po kolei pieniądze. Oczywiście. I nie denerwuj mnie! Nie denerwuj mnie, bo usunę ci pliki. Nie będziesz miał tego filmu. A dobrze wiesz, że wiem kiedy przesyłasz pliki i wszystko. Przysięgam ci, że nie będziesz miał tego filmu. Płacisz mi od osoby, tak jak było ustalone. Nie denerwuj mnie. Ale... Nie! Nie ma żadnego ale. Od osoby. Dobrze! Jak, a dasz mi to ukończyć? 2400 zł, jeżeli ja nie wyjdę. Jeżeli wyjdę, dostajesz 3000. Taka była umowa. 2400, tak. Ale tak. Musisz wyjść. Musisz cię pozbyć. Dostanę 3000. Tak. No ja wiem. Tak. Ale na razie aktualnie mi płacisz 2400 zł. Coś chora. No i co tak się patrzysz? Ja mogę tutaj siedzieć i już tak nic nie słyszę. Powiem ci szczerze, że rozwaliłaś mi bębenki uszne, więc mam gdzieś, czy będziesz drzeć mordę, czy nie. To ale swój ja głos. Co przemyślałaś? Ja bym chciała, wiesz, że ja bym się stąd wywaliła. Ja bym zaczęła robić już takie rzeczy, że naprawdę. No to ale spróbuj. Nie chce mi się. Bo wiesz, żebyś tego nie zrobiła. Ale to jest tylko 600 zł. Ja już dostaję 2400, już 600 zł to już mi wiesz, to wiśni. Dawaj mi 2400. 2400, czyli podajesz się, tak? No, już mi się nie chce. Ja w ogóle nie chciałam tego filmu zacząć od tego. Mi się nie chciało. No ale jakoś ci podobało ci. Nie, nie podobało mi. Podobało ci niszczenie ludziom. Głosu. No ale... Nie podobało mi się, nie mów mi, bo nie lubię takich filmów. I tak, ale ludziom zniszczyłeś życie. Adam ma rozwalone oczy, dredziarza nie pokopałaś. Słuchaj, masz ogląd, będziesz miał film. Chciałeś tego? Zrobiłam ci to, co chciałeś. Chciałeś mieć film. Zrobiłam to tak, jak ty lubisz. Zrobiłam dobry film dobrym kosztem. Dobrym kosztem. Chyba dużym kosztem. Lubisz tak robić, więc... Ja lubię tak robić, okej. Okay. Tak, ja jestem zadowolona, znaczy zadowolona. Nie chciałabym się tego filmu robić. Może następnym razem przemyślisz. Dobrze, 2400 i... Tak, następnym razem po prostu przemyślisz, jak będziesz chciał taki ze mną film robić. No, na pewno już takiego filmu nie zrobisz, więc to jest dla mnie... Dobrze, ale wielka musisz pierwsza opuścić pokój, żebym miał pewność, że... Dobrze. No i super. Dziękuję. Dawaj hajs.